Ej, dobra widzowie, popatrzcie jakie my tutaj mamy prezent. Darmowe pudełko z zabawkami. Uczcij zabawki Stumble Guys i odbierz darmowe nagrody. Zgłoś teraz. Faktycznie, mamy, słuchajcie, normalnie pudełko, popatrzcie, z takimi rzeczami. To jest akurat mega mocne, bo do tej pory zawsze mieliśmy bekę z prezentów w Stumble Guys. Natomiast tutaj, no oczywiście, wiadomo, większość to jest totalny jakiś syf. Natomiast mamy tutaj aż 1% szans na coś specjalnego. O, takie wiecie, basicowe te coś specjalnego. I mamy tak, 1, 2, 3, 4% szans na legendę, czyli łącznie 5% szans jest na to, żeby było coś sensownego. Oczywiście my znamy swoje szczęście i wiemy, że kompletnie nic pewnie nie dostaniemy tutaj sensownego, ale bardzo chciałbym się mylić. Uwaga, uwaga, uwaga! Znaczy, jakby, żeby nie było, ja to wiedziałem ogólnie, co nie? Ale jestem więcej niż ciekaw, co wy traficie, więc dajcie znać w komentarzach. Natomiast ja wam przypominam, że jeżeli jesteście prawdziwą Sigmą w Stumble Guys, to na końcu sklepu wpisujcie kod ABRA. A-B-R-A. To są tylko 4 litery i was to nic nie kosztuje, a mnie bardzo pomaga, więc kod ABRA na końcu sklepu. Dziękuję. I teraz tak, prosiliście mnie w komentarzach, abym sprawdził to mityczne super koło. Parę dni temu była taka sytuacja, że ono wylądowało w sklepie. No i warto zaznaczyć, że jedno zakręcenie to 2000 klejnotów. Popatrzcie na to. 1850 klejnotów za jedno zakręcenie. Gdzie ja raczej mam już wszystkie te skiny, prawda? I to jest spory problem. No nie, no dawaj. Serio, Golas? Serio, Free Spirit? Co tu się dzieje? Dobra, przekonwertujmy to na żetony. I prosiliście mnie, żebym dla was sprawdził 10-krotne zakręcenie. Ha, za, no właśnie, słuchajcie, to jest jakieś, nie wiem, 200? 300 zł? Ja nie wiem, ile to kosztuje. Ale wiadomo, że to zrobimy, tylko że koniecznie muszę wam coś pokazać, ale jeszcze zanim to, pamiętajcie, żeby wbijać na www.abra.ety po fajne koszuleczki, bluzy czy breloki z Abra Team. Każde zamówienie wysyłamy już w 24 godziny i oczywiście, jeżeli chodzi o gratisy, to tak, zdjęcie z autografem, gdzie jestem ja i mój pies. Mamy autorski foliopak, czy na przykład dokładamy także dwie naklejki za zero. A ty już coś masz z Abra Team? www.abra.ety. Trochę nie wierzę, że to robię, ale uwaga, 1800 ponad, znaczy jakie 1800? 18 tysięcy ponad klejnotów, prawie 20 tysięcy. Aj, 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 aj. I w tym raczej naprawdę nie ma skina, którego nie mam. Natomiast ja zakręciłem po to, żebyście wy mogli zobaczyć, co faktycznie tu wypada i czy faktycznie warto nim zakręcić tym kołem. Dlatego zostawcie łapkę, napiszcie w komentarzach, co trafiliście, bo ja już dwa razy kozę trafiłem. Ja cię kręcę, jeszcze statystycznie możemy ją trafić, nie wiem, z 5 razy. Więc dawaj, może wleci kowa? Kokowa, ta koza. Raczej nie. I dobrze, żeby nie wlatywała, no bo to jest mój dupli... Dobra, nie no, sami widzicie, że to jest tego typu koło. Chociaż jeżeli ktoś akurat chce kozę, czy chce mieć właśnie tą małpkę, no to może warto. Serio, no bo sami widzicie, co się tutaj dzieje. Jakby tylko i wyłącznie to wypada, co mnie trochę martwi. Fi. Czy to jest znak? Czy to jest znak 3 razy? Że ja mam naprawdę zagrać tym skinem, słuchajcie. Nie, no jeszcze Dynamitron! Kiedy ja ostatnio trafiłem Dynamitrona? Nie mam pojęcia, ale to musiało być tak, nie wiem, z 5 lat temu pewnie. Więc naprawdę grubo. Dawaj kolejny raz kozę. Aj, aj, aj. Szkoda, mogła być jeszcze raz koza, albo jeszcze raz mogła być ta małpka. Popatrz, co? 3 razy Kapitan Goldheart. 3 razy małpka. 2 razy koza. I ja na to wydaję 20 tysięcy klejnotów. Niesamowite. Ale jeżeli trafiliśmy 3 razy małpkę i 3 razy Kapitana Goldhearta, no dobra, jeszcze 2 razy małpkę, co nie? To ja totalnie nie widzę innej możliwości, jak przetestować, który z tych skinów będzie lepszy. A zrobić to chciałbym na tym wydarzeniu. Serio, bo ono mnie strasznie wkurza, bo ostatnio tutaj przegrałem. Dobrze, w takim razie tak, zakładka mityczne, następnie zjeżdżamy sobie w dół i widzimy Kapitana Goldhearta. Panie, kiedy ja ostatnio panem grałem, no, to może być fajne. I w tym momencie klikam zwykłe zagraj, bo to jest naprawdę mocny wyznacznik, czy skin dowozi. Bo wiecie, ja naprawdę tych gierek nigdy nie gram, zawsze jakieś turnieje czy coś, ale niezwykłe gierki. Dobra, 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 daj dobrą mapeczkę, żeby dobrze zacząć.
Super slide, let's go, tęskniłem. No tęskniłem, tylko może nie na 32 osoby, bo tutaj słuchajcie, to może się naprawdę dużo wydarzyć. Na 32 osoby to jest przesada, słuchajcie, to jest naprawdę przesada. Dobra, to co, no water challenge robimy? Nie robimy, bo potem słuchajcie, statystycznie spora szansa, że odpadnę, ale tam kawałeczek, słuchajcie, to na pewno sobie polecimy, wiadomo, słuchajcie, wiadomo. Dobra, mniej więcej dotąd i na razie się nie podpalam serio, bo jakby, wiecie, ja to, że zrobiłem no water challenge już kilka razy, to jakby wiemy, natomiast ja nie chcę, słuchajcie, tego przewalić. Wiecie, my testujemy teraz skina, więc nie ma, słuchajcie, opcji, żebym teraz po prostu głupio jakoś zwarzywił. Polecimy sobie tutaj boczkiem, polecimy sobie tak, wiadomo, teraz sobie zejdziemy do siodeczka, no i oczywiście wygramy tą gierkę. Jakby... Tu byłem totalnie pewny, że ja to wygram, ale sorry, nie miałem jaj, żeby po prostu robić wszystko no water challenge, bo wtedy wiemy, na pewno bym przegrał, na pewno nie byłbym nawet w półfinale. O, ten skin odpadł, a on jest nowy. Pokaż, z kim my się tutaj mierzymy. Fajny. Diamond Damon, no fajny. Chmureczka też, oj, zdrowa. Yo, spin go round. Dokładnie. Round, go round, 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 round. Można by pójść bokiem, co? Ale tutaj, słuchajcie, będą spocuchy, które nie będą chciały się z nami tak bujać. Więc ja zrobię sobie tak, żeby... No właśnie, żeby każdego prześcignąć naszą piłeczką wspaniałą. Nie no, to jest perfekcyjne, słuchajcie. Dobra, tu sobie polecimy tak. Tutaj się, słuchajcie, zmienimy w piłkę. Serio? Serio? No dobra, szkoda, słuchajcie, szkoda, bo to mogło fajnie wyjść, naprawdę, to mogło, słuchajcie, superancko wyjść, ale dobra, tu se przeskoczę, no jestem drugi w takim razie, pani kapibara, 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 siemano. Dawaj, dawaj ten diamond i chmureczko też jakby oj nie no, wejdzie ten Mr. Biściak. To kto został z tych fajnych skinów, słuchajcie, kto tutaj został, ty, no nikt tak naprawdę, no. Dobra, ja też nie mam jakiegoś super skina, bardzo starego mam, ale pytanie... Co będzie na finał? Proszę o coś eliminacyjnego, proszę, 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 Ej, oni se robią jaja. Jeżeli oglądaliście ostatnie odcinki przez poprzednie dni, to wiecie, że oni sobie robią jaja. Nie, no to jest masakra, słuchajcie, to jest masakra, no. Dobra, słuchajcie, tutaj mogę tak stanąć, okej, dobra, znalazłem jeden klocek. Nice, znaleźliśmy klocek. Dobra, tutaj można by, słuchajcie, tych ludzi trochę pouderzać. Ej, ale to, no właśnie, jak ja to przegram, to powiem, że to nie świadczy o skillu. A jak wygram, to powiem, że skin dowiózł. Wszystko zawsze obronimy, widzowie. Okej, co teraz, słuchajcie, ja sobie zrobię... No właśnie, mogę zrobić sobie tą emotkę, tak dla bezpieczeństwa w miarę. Okej, tutaj na pewno jest w bok. No właśnie, coś tak czułem, słuchajcie, że to będzie w bok, ale teraz będzie do przodu, no nie? Będzie pewnie do przodu, dobra, wskakuje ktoś tam do przodu. Kurde, patrzcie, jaki to jest finał, ty, to się zaraz okaże, że to będzie dłuższe niż blok dasz, no nie? Yo, chłopy, weźcie. Dobra, odblokujcie jeszcze kawałeczek, jeszcze, wiecie co, ja nawet będę, wolę nawet stać, słuchajcie, z tyłu. Oni wtedy spuszują, aha, bo tu ukosik będzie, prawda? Będzie, wiadomo, że będzie ukosik. Dobra, let's go! Ha, co tam? Wiedziałem, że to się uda, wiedziałem! No to wiemy, że kapitan Goldcard stary, ale jary. Kurde, to było dobre fest! Dobra, teraz zagramy sobie właśnie zwykłą grę, żeby zobaczyć, czy ten skin oddaje, czy jesteśmy w stanie w ogóle wygrywać, natomiast Space Race to ja nie grałem, kurde, z rok. Ej, naprawdę, tak jak jeszcze jakieś tam pivot pushe i inne tam duperele, to ja pamiętam, że słuchajcie, grywałem, no nie? To słuchajcie, akurat tej mapeczki absolutnie nie pamiętam, kiedy to robiłem. Nie, no naprawdę, jakby mówię, to totalnie bez beki. Yo, ale super! Ty, naprawdę, ja się cieszę, żeby nie było. Ja uwielbiałem kiedyś akurat Space Race'a. No i tutaj mam nadzieję, że może jeszcze raz by się trafił na przykład na finał. Ej, ja bym bardzo chciał w każdym razie. Dobra, przeskoczę sobie tutaj na spokojnie, słuchajcie, na spokojnie. My sobie właśnie tutaj poczylujemy bombę. Tutaj sobie zrobimy tak. Tutaj, słuchajcie, robimy się na piłeczkę i pamiętacie te triki? No właśnie. Tutaj normalnie się leciało piłką. Ja to wszystko, słuchajcie, pamiętam. Absolutnie wszystko z tego pamiętam. Tutaj niestety nie wiemy, czy środek, czy boki. Dobra, już teraz w tym momencie wiemy. No i co, polecimy sobie, słuchajcie. Będziemy pierwsi na mecie? Możemy być pierwsi, ale nie będę. Zobaczcie, słuchajcie, kto tutaj wbija. Zobaczymy, po jakim czasie ci ludzie wbijają, żeby wiedzieć, czy przeciwnicy są dobrzy. No, ty, no to jakieś z 10 sekund przewagi miałem tutaj. Okej, to mogłoby tylko świadczyć o tym, że nie będzie ciężko, ale wiadomo, nie oceniajmy jeszcze,
bo potem będziemy żałować. Dobra, kto tu jest? Jest Polygon. Wow. No tego skina mógłbym mieć. Widziałem tam także Nimbusa, natomiast tutaj mamy Tilefalla i yo, wy już pewnie wiecie, że ja tej mapki za bardzo nie lubię, bo tak, jest krótka, więc pod odcinek trochę słabo. Natomiast wiele razy o tym opowiadałem. Tutaj skill w ogóle nie ma nic do rzeczy, słuchajcie. Tutaj po prostu nie wiadomo, co się dzieje. Gość, słuchajcie, w ogóle nie wiem, czy z jakimiś czytami, czy co, ale pół mapy nam, słuchajcie, odblokował. Więc naprawdę, tu, słuchajcie, się dzieje grubo. Tu, słuchajcie, się dzieje przepotężnie. Okej, co my mamy zrobić? Ty! Ej, nie, naprawdę, co my mamy tutaj, słuchajcie, zrobić? Którędy? Aha, okej, wiadomo. Dobra. Okej, zmieniam się w piłkę i przeskakuję. No i dobra, w takim razie jestem pierwszy na mecie, więc całkiem spoko. Mamy w takim razie ćwierćfinał wygrany, półfinał wygrany. Pytanie, czy finał także będzie przez nas wygrany, bo jeżeli tak, wtedy wiemy, że małpka dowozi. Ten dłong, on się nazywa, tak? Jakoś tak. No dobra, ale ten poligon też może dowozić, ta chmurka też może dowozić, co nie? Nie, no spin go round na finał? Czemu tu nie ma czegoś eliminacyjnego? Dajcie mi blok dasha. No nie, no na tej mapce, słuchajcie, to jakby to już nie są umiejętności. To też bym powiedział, że słuchajcie, trochę tutaj dużo skilla. A, no i to jest wygrana moja. To jest moja właśnie wygrana. Już jej nie ma, słuchajcie. No nie, no kurde, granie właśnie takich mapeczek. Ja cię kręcę. Mogło być tak kozacko, jakaś giereczka eliminacyjna. A tutaj patrzcie, co się dzieje. No, ja sobie zrobię tutaj piłkę. Wiadomo, słuchajcie, zrobię sobie tak. Zrobię sobie teraz tak, ale gość już w tym momencie, słuchajcie, ląduje na mecie, no nie? W tym momencie, no ja nie mogę. Czyli małpka nie dowozi. Okej, w takim razie, gdzie jest kapitan Goldheart? Musimy go wybrać i on jest jednym z takim, wiecie, najbardziej charakterystycznych skinów, jakie w ogóle są w tej grze. On jest totalnie kojarzony z tą grą, tak jak na przykład chociażby Dynamitron, co nie? Więc czy dzięki niemu uda nam się w ogóle wygrać? No nie wiem, musimy to zobaczyć. Legendary Blockdash, weź udział, 20 klejnotów. Zagram nim to wydarzenie, zagram małpką to wydarzenie, potem zagrałbym jeszcze solówkę, taką wiecie, zwykłą gierkę i wtedy mamy werdykt. Czy warto kręcić tym kołem i czy te skiny dowożą? No dobra, w takim razie tak, mamy Blockdash legendary. Mamy tutaj także sporo typeczków, którzy mam nadzieję, że oczywiście zaraz odpadną. Kapibary to w ogóle są ze dwie. Mamy tutaj Enta. O, ty, to jest wodnik? To jest chyba wodnik. Ej, fajny ten skin, naprawdę. Sporo tu się, słuchajcie, dzieje. Dobrze, że mam tą emotkę, naprawdę dobrze, że mam tą emotkę, bo to inaczej, to ja nie wiem, czy w ogóle bym, słuchajcie, przetrwał, ale podejrzewam, że nie bardzo. Podejrzewam, że naprawdę byłyby tarapaty. Trzy osoby już odpadły, cztery osoby już odpadły. Jak ci ludzie tak szybko odpadają? Co to się dzieje? Dobra, 5 osób, nieźle, ale to wiecie, dla mnie jest tylko na plus, bo ja przez to będę miał po prostu mniej zmartwień, tak? Wiadomo o co tutaj chodzi, więc siemano, odpadajcie sobie. Let's go. O kurde, widzicie co oni tutaj odwalają? Widzicie co tu się w ogóle dzieje? Oni tak emotkują każdy, absolutnie każdego. W ogóle nikt nie, nawet nie patrzy, gdzie robi emotkę, nie? Nie, ludzi to nie interesuje. Kompletnie ich to, słuchajcie, nie interesuje. Po prostu oni sejdą jak szefy. Dobra, tutaj znowu będą kolce, znając życie. O, ty, no właśnie, albo to mogła być ta sekwencja, więc też na nią trzeba uważać, żeby tutaj ktoś mnie nie zrzucił, bo 10 osób odpadło, a ja na razie wśród tych 10 osób nie jestem, no nie? I to mnie, słuchajcie, dość mocno cieszy. Dobra, zrobię sobie tą emotkę teraz, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Dobra, okej, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie teraz tutaj jak szef. No i na razie oni nie chcą, słuchajcie, coś tutaj za bardzo odpadać. Okej, tutaj gość zrobi właśnie dziurę, więc ja sobie tak prze... O, dobra, wolałem uważać. I 13 na 16, słuchajcie. O ty! Mamy nowe bloki już! O kurde bele! Na ćwierćfinale? Nieźle, dobra, no nie jestem zaskoczony, że udało mi się przejść ćwierćfinał, ale że w ogóle te bloki tutaj były, to już świadczy o wysokim poziomie tej rozgrywki, dlatego nie przewijaj tego filmu, oglądaj to w całości. Do samego końca, nigdy do połowy. No dobra, czy ktoś tutaj ma fajny skin? Ciekawe. No jest ten Ent, jest ten piesek, taki dokładnie jak na zdjęciu z autografem, który możesz mieć właśnie do swojego zamówienia na AbraTeam. Więc wejdź teraz na www.abrety, to jest pierwsza linijka w opisie, przypominam, no nie? I dobra, jedziemy, słuchajcie. Kto miał odpaść, to odpadł. Teraz zostali sami dobrzy gracze, poza mną, więc... A jak on odpadł już? Ktoś? Co? Ale jak? No dobra, oni to pewnie jakieś Superman Puncher robią, rozumiecie? Oni to coś takiego odwalają, potem jest katastrofa, no nie? Więc dobra, jedźmy. Dobra, ja tutaj jak najbliżej środka będę się trzymał. Dwie osoby odpadły, spoko. I są trochę w ogóle nerwy, powiem wam szczerze, bo ja wiem, że są ludzie, którzy w Stumble Guys tylko grają to wydarzenie non-stop. I dlatego w ogóle to wydarzenie też jest non-stop. Zauważcie, że legendary Blockdash jest calutki czas, słuchajcie. Calusieńki czas jest, no nie? Więc ja się trochę tutaj mimo wszystko boję. Cztery osoby odpadły. Dobrze. Dobra, robię sobie tutaj tą emotkę. Teraz tak, przejdziemy sobie właśnie środeczkiem. Pięć osób odpadło. Fajnie. No to co, finał?
No Jezu, no właśnie, oni takie coś odwalają. Ale przez to ja sobie bezpiecznie przeszedłem, nawet w sumie spoko. Nawet w sumie całkiem nieźle to wyszło. Teraz słuchajcie, zrobimy sobie tutaj, o ładnie, pięknie, dobrze, dobrze, dobrze. 6 na 8, słuchajcie, 6 na 8. Robię sobie znowu tutaj emoteczkę. Okej, okay, tutaj sobie przejdziemy ładnie, pięknie. Tutaj sobie też przejdziemy ładnie, pięknie. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, emotka znowu, żeby tutaj właśnie na bezpiecznie, słuchajcie, to wszystko ogarnąć. No i co? Zaraz mogą być znowu bloki, słuchajcie. Zaraz... O, właśnie coś tak, słuchajcie, czułem, że tutaj, słuchajcie, będzie się działo, naprawdę. Dobra, dobra, do... Serio? To wydarzenie jakby jest ewidentnie nawiedzone. Bardzo ciekawa sytuacja. No i dobra, zobaczmy, czy ta małpka, słuchajcie, odda. Widzę, że ktoś gra tutaj w ogóle skinem Nimbusa, czyli tej chmurki. No i trochę mu zazdroszczę, nie będę ukrywał, że trochę mu zazdroszczę. Natomiast, dobra, ja sobie tutaj przeskakuję i powiem tak. Akurat ta małpka mityczna, moim zdaniem, jest super fajna. Jakby serio, bardzo mi siedzi ta skórka. Bardzo, bardzo mi siedzi, bardzo mi się podoba. Mam też w razie co taką animację, że mogę się strasznie popłakać. O Jezu, ale się popłakałem, teraz strasznie się spłakałem. No ale dobra, wariaciki, może ktoś by z was tutaj odpadł, co wy na to? Bo tylko dwie osoby do tej pory odpadły, co nie jest największą ilością graczy, ale... Dobra, jedźmy, czekajcie, bo oni tutaj zaraz mnie tak poprzepychają, że ja nie będę mógł w ogóle przejść i trochę się tego obawiam. Zaraz jeszcze wlecą, zaraz... Nie no, zaraz serio będą kolce i kurde, bo tyle ludzi w ogóle tutaj przetrwało. Bardzo ciekawe, że oni się tak dobrze trzymają. Serio, bardzo, bardzo... O, prawie tutaj odpadłem. No dobra, prawie to może trochę za dużo powiedziane, bo kontrolowałem to totalnie, ale still, trochę się tutaj przestraszyłem, co nie? Dobra, tutaj... Robimy sobie tak, okej, okay, na bezpiecznie. Teraz, dobra, zrobimy sobie tutaj tak. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. 11, 12 osób już odpadło. Spoko, spoko, to jak dla mnie możecie tutaj wszyscy podpadać, nie? Serio, jakby totalnie bez beki, dla mnie każdy z was może odpaść i ja wtedy wygrywam. Ja wtedy jestem totalnie, słuchajcie, wiecie, puu, dobra. Jeszcze dwie osoby, no musi jakiś dziad tutaj odpaść, no nie gadaj, że tutaj nikt nie odpadnie. Dobra, okej, okay. Jeszcze jeden ziomek i mamy ćwierćfinał. Półfinał. Dobra, pokaż skiny. Jest Nimbus, fajny. Jest tutaj... Oooo, Patryk jest, tak? On się Patryk nazywał? Niesamowite, szoki, niedowierzanie. Jak to możliwe, że znowu mamy legendary Block Dash? No, dobra. Okej, okay, teraz beka beką, ale spróbujmy dotrwać do tego finału, co? Bo tutaj już raczej, słuchajcie, lamusiaki, które miały odpaść, to odpadły, co nie? Rozumiecie, teraz pewnie zostali już gracze, którzy naprawdę ogarniają i tutaj totalnie bym się nie zdziwił... Czy dwie osoby odpadły już? Jak to możliwe? Wow, mocne. Totalnie bym się, słuchajcie, nie zdziwił, gdyby była sytuacja, że będą już te nowe bloki. No bo wiecie, jak działa legendary Block Dash, prawda? Zresztą po co ja wam tłumaczę, jak wy na pewno wiecie to lepiej ode mnie. Że tutaj dopiero po półtorej minuty są te nowe takie jakby fale, nowe bloki i tak dalej, i tak dalej. Więc, no właśnie, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy dotrwali tutaj do tego momentu, bo po prostu ci ludzie tutaj są nieźli. Dobra, trzy osoby odpadły. To i tak jestem mocno zaskoczony. Myślałem, że to będzie dużo ciężej szło. A proszę, jest naprawdę spoko. Jest naprawdę, słuchajcie, tutaj całkiem klawo. Dobra, tutaj robię sobie oczywiście to, no właśnie. Bo tutaj, słuchajcie, oni będą... A trzeba na to uważać, słuchajcie. Na te kolce to naprawdę wyjątkowo, słuchajcie, trzeba uważać. Dobra, pół i pół. Tutaj sobie przeskakujemy. Dobra, połowa z nas odpada. Czyli jeszcze cztery, no nie? Dobra, tutaj zrobimy sobie tak, żeby nikt mnie tutaj właśnie nie przepchnął. Dobrze, dobrze, dobrze. Ta emotka naprawdę tarczy, moim zdaniem ona mocno oddaje. Ja serio jestem z niej zadowolony i tak jak na początku... samym. Jakoś tak nie bardzo mi ona, słuchajcie, się działa. Miałem wrażenie, że ona jest trochę mało użyteczna. Tak w tym momencie... Serio ona jest niezła, słuchajcie. Serio ona jest naprawdę niezła. Dobra, pół! Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra! O Jezu, uratowane. Ledwo... Ale uratowane całe szczęście. No tu już się naprawdę bałem, nie? Znaczy ja wiedziałem jakby i wszystko miałem pod kontrolą. Wiedziałem jakby co trzeba zrobić i to wyszło, więc spoko, ale trochę się bałem, nie będę ukrywał. No i teraz, tak jak mówiłem, że na półfinale już nie było lamusiaków, no to teraz poza mną, no to pewnie już nikt nie jest lamusiakiem, więc trzeba na to naprawdę uważać. Ty, no jedna osoba już odpadła. Ale jak? Ale jak? Ej, dziwne. Dziwo! Już wiem jak. Omgy, no dobra, odbierzmy sobie tutaj, słuchajcie, te rzeczy, ale ja cię kręcę, wkurzyli mnie teraz. Chłopy mnie teraz, słuchajcie, mocno wkurzyły.